Rozdział drugi. Wabigun. Od dnia, w którym młody John Newsom opuścił Londyn, płynąc do Ameryki, minęło niespełna 30 lat. Los prześladował go niemiłosiernie. Bardzo wcześnie stracił oboje rodziców, a odziedziczone po nich skromne zasoby stopniały wkrótce bez śladu. John Newsom osiadł na razie w Montrealu, a będąc człowiekiem rozumnym, dzielnym i ambitnym, zyskał wkrótce zaufanie ludzkie, dzięki czemu otrzymał dobre stanowisko w Wabinosh House, faktorii położonej wśród dzikiej głuszy opodal jeziora Nipigon. W drugim roku swego panowania w Wabinosh House agent kompanii jest bez mała królem podległych mu terenów. John Newsom poznał indiańskiego wodza imieniem Wabigun oraz jego córkę, piękną Minetaki. Młoda Indianka z dziecka stała się właśnie kobietą, a los obdarzył ją niepospolitą wprost urodą i wdziękiem. John Newsom od pierwszego wejrzenia zaraz pokochał śliczną księżniczkę. Stał się częstym gościem w wiosce Wabiguna, położonej o 30 kilometrów w głąb boru. Minetaki darzyła go wzajemnością. Zwlekano jednak ze ślubem, na drodze bowiem do szczęścia stała nieprzezwyciężona niemal przeszkoda. Oto potężny wódz sąsiedniego plemienia, Wunga, kochał od dawna piękną księżniczkę. Minetaki czuła do niego niepohamowany wstręt, ale musiała kryć się z tym uczuciem ze względu na ojca. Wunga bowiem mógł stać się groźnym przeciwnikiem. Z przybyciem młodego agenta między obu konkurentami wybuchła zajadła rywalizacja, na skutek której po dwukrotnym nieudanym zamachu na życie Newsoma Wunga posłał staremu Wabigunowi ostre ultimatum. Minetaki odpowiedziała na nie w zastępstwie ojca. Odpowiedź ta rozpaliła w sercu Wungi płomień zemsty i nienawiści. Pewnej ciemnej nocy na czele swych wojowników napadł na uśpiony obóz Wabiguna z zamiarem porwania księżniczki. Atak udał się tylko częściowo. Padło kilkunastu obrońców. Padł również przeszyty włócznią stary wódz. Ale Minetaki ocalała. Zdyszany goniec przyniósł do Wabinosh House wieść o zdradzieckim napadzie i o śmierci Wabiguna. Newsom, naprędce uzbroiwszy swoich ludzi, pośpieszył na ratunek ukochanej. Kontratak, przeprowadzony z brawurowym rozmachem, odrzucił Wungę i jego wojowników w głąb boru, zadając im przy tym dotkliwe straty. W trzy dni później, w Hudson Bay, odbył się ślub Minetaki z Newsomem. Od tej pory datuje się jedna z najkrwawszych waśni, jaka kiedykolwiek zaistniała w tych stronach. Waśń ta, jak to zobaczymy wkrótce, przeniosła się nawet na drugie pokolenie. Wunga i jego banda poczynali sobie tak ostro z pozostałymi przy życiu członkami plemienia Wabiguna, że w krótkim czasie wybili ich niemal do nogi. Ci, co ocaleli z ogólnej rzezi, porzucili lasy rodzinne, chroniąc się w pobliże faktorii. Myśliwcy z Wabinosh House, udając się na łowy, częstokroć wpadali w zasadzki, gdzie mordowano ich bezlitośnie. Tuziemcy prowadzący z faktorią handel wymienny byli traktowani jako wrogowie przez wojowniczego Wungę. Lata nie przyniosły tu żadnych zmian. Waśń trwała niezmiennie. W zamian zresztą Wungowie, bo tak zwano członków plemienia Wungi, byli stale prześladowani i tępieni. Tymczasem dwoje dzieci uszczęśliwiło związek Newsoma i ślicznej Indianki. Starsze było chłopcem. Na cześć dziada nadano mu imię Wabigun, pieszczotliwie zwąc go Wabi. Młodszą o 3 lata dziewczynkę na prośbę ojca ochrzczono imieniem Minetaki. Dziwnym zrządzeniem losu w żyłach Wabiego płynęła snać wyłącznie indiańska krew, podczas gdy Minetaki zatraciła z wiekiem podobieństwo łączące ją z matką. Przeważało w niej piękno białej rasy. Fala kruczych włosów i czarne jak węgiel źrenice tworzyły śliczny kontrast z jasną, ożywioną rumieńcami twarzyczką.
Wabi pozornie był tylko Indianinem, począwszy od obutych w mokasyny nóg, aż po czubek głowy. Smagły, muskularny i całą duszą kochający swobodny byt wśród rodzinnych puszcz. Posiadał jednak anglosaski spryt i rozsądek, w stopniu być może nawet wyższym niż ojciec. W życiu Newsama jedną z największych przyjemności było kształcenie ukochanej żony. Oboje zaś marzyli o tym, by dzieci ich nie ustępowały pod względem wykształcenia i ogłady dzieciom chowanym wśród cywilizacji. To też gdy Wabi skończył lat 16, a Minetaki 13, jedynie po wyglądzie można było w nich odgadnąć domieszkę krwi indiańskiej. Jednakże oboje, zgodnie z wolą rodziców, zaznajomili się również z mową krajowców i z prymitywnym ich życiem. W tym czasie właśnie plemię Wungi rozpoczęło najbezczelniejszą w świecie grabież. Gdy sprzykrzył mu się ostatecznie uczciwy byt, jęło zdobywać towary i zapasy wyłącznie kradzieżą i rozbojem, mordując przy tym traperów i kupców, ilekroć się nadarzyła okazja. Nienawiść do mieszkańców Wabinosh House stała się dziedziczna. Synowie ssali ją z mlekiem matek. Istotna przyczyna zatargu poszła niemal w zapomnienie i jedynie wódz Wunga pamiętał o niej. Stał się wreszcie tak bezczelny, że władze wyznaczyły cenę za jego głowę i za głowy najpodlejszych jego towarzyszy. Na pewien czas udało się nawet wygnać uprzykrzoną bandę poza granice ludzkich osiedli, ale nikt nie mógł się pochwalić tym, że zabił lub też pojmał ich wodza. Gdy Wabi skończył lat 17, postanowiono, że dla uzupełnienia nauk spędzi rok w jednym z większych miast Stanów Zjednoczonych. Młody Indianin, wszyscy niemal uważali Wabiego za Indianina czystej krwi, z czego był on niezmiernie dumny, wszelkimi siłami zwalczał ten nieszczęsny projekt. Uwielbiał puszczę całym swym półdzikim sercem. Burzyło się w nim wszystko na myśl o dużym mieście, pełnym tłoku, gwaru i zaduchu. Minetaki zachwiała jego decyzją. Prosiła gorąco, by jechał choć na jeden rok, a po powrocie opowiedział jej o wszystkich widzianych cudach i nauczył tego, co sam pozna. Wabi kochał nad życie swą śliczną małą siostrzyczkę i głównie ze względu na nią postanowił wreszcie jechać. W ciągu pierwszych 3 miesięcy Wabi z zapałem studiował w Detroit, ale z każdym dniem pogłębiała się jego tęsknota i samotność. Godziny wlokły się jak wieczność cała. 3 razy na tydzień pisywał do Minetaki i 3 razy tygodniowo dziewczynka z Wabinosh House odpisywała mu obszernie. Zresztą do zagubionej wśród dzikich puszcz faktorii pocztylion zaglądał tylko 2 razy na miesiąc. Tego roku właśnie Wabi poznał Rodriga Drew. W owym czasie młody Indianin wyobrażał sobie, że jest dzieckiem niedoli. Rod był nim naprawdę. Ojciec odumarł go w kolebce, a skromny pozostawiony przezeń fundusz wyczerpał się doszczętnie z biegiem lat. Zmuszony koniecznością, Rod porzucił szkołę i jął się pracy zarobkowej. Obaj młodzi zaprzyjaźnili się prędko, a wzajemna sympatia zamieniła się wkrótce w serdeczne i silne przywiązanie. Po pewnym czasie Wabi zamieszkał w domu nowego przyjaciela. Pani Drew przedstawiała typ kobiety wykształconej i rozumnej, a zajęła się Wabim tak szczerze, jakby był jej rodzonym dzieckiem. Czerwonoskóry chłopak nabrał wykształcenia i ogłady, a w listach jego nie brak było pełnych zachwytów wzmianek o nowych przyjaciołach. W krótkim czasie pani Drew otrzymała serdeczny list od matki swego pupila, a gdy odpowiedziała nań, zawiązała się między obu kobietami ożywiona korespondencja. Dni płynęły teraz niezmiernie szybko. W czasie długich zimowych wieczorów po ukończeniu dziennych zajęć obaj chłopcy zasiadali przed kominkiem i młody Indianin snuł niekończącą się opowieść o pełnym uroku życiu wśród dzikich puszcz północy. W piersi Roda coraz gwałtowniej budziła się chęć poznania tych krain. Tysiące planów powstawało w ich głowach, obmyślali tysiące niezwykłych przygód. A poczciwa pani Drew uśmiechała się, słysząc ich rozmowy i potakiwała im. Skończyły się wreszcie nauki młodego Indianina.
I Wabi powrócił do ojczystego domu i do puszczy, którą tak bardzo kochał. Przy pożegnaniu obaj chłopcy mieli łzy w oczach. A pani Drew rozpłakała się nawet, żegnając swego gościa. Dni, które nastały teraz, przyniosły Rodrygowi dużo trosk i zgryzot. Brak przyjaciela dawał się boleśnie odczuć. Minęła wiosna i lato. Wczesną jesienią, gdy wrzesień ubarwił purpurą i złotem liście północnych drzew, przybył do Detroit list od Wabiguna. I wnet w małym mieszkanku zapanowała trwoga, radość i podniecenie. Prócz listu Wabiego przyszły jeszcze trzy listy. Od starego Newsama, od jego żony i córki. Wszyscy prosili jak najserdeczniej, by pani Drew wraz z synem zechciała spędzić zimę w Wabinosh House. Nie martw się, że stracisz posady, pisał Wabi. W ciągu zimy uzbieramy więcej pieniędzy, niż byś mógł zarobić w Detroit w ciągu 3 lat. Będziemy polować na wilki. Roi się tu od nich, a rząd płaci $15 za każdy zdobyty skalp. 2 lata temu ubiłem 40 sztuk, choć zajmowałem się tym jedynie dorywczo. Mam oswojonego wilka, którego używam na przynętę. Nie trap się o fuzję czy inne przybory myśliwskie. Mam wszystko, co potrzeba. Kilka dni trwały narady matki z synem, zanim posłano do Wabinosh House ostateczną odpowiedź. Rodryk namawiał, tłumaczył, opisywał w barwnych słowach cudowne chwile, jakie tam spędzą, wyjaśniał, ile zdrowia nabędą w ciągu tej zimy. Pani Drew była usposobiona pesymistycznie. Ich stan finansowy przedstawiał się opłakanie, więc nie chciała, by Rod porzucał pracę, która, dając skromny, lecz pewny dochód, zabezpieczała im byt. Miał zresztą przed sobą dobrą przyszłość, a tej zimy właśnie firma, w której pracował, podwyższyła mu pensję do $10 tygodniowo. Stanęło wreszcie na tym, że pani Drew pozostanie w Detroit, a Rodryk sam pojedzie do Wabinosh House. Wysłano wkrótce odpowiednie pismo. W 3 tygodnie później przyszła odpowiedź Wabiguna. Przyjaciele spotkają się 10 października w Spruce Wood nad rzeką Black Sturgeon. Łodzią dotrą do jeziora tejże nazwy, a stamtąd przy pomocy tragarzy przeprawią się ku jezioru Nipigon. W Wabinosh House muszą stanąć przed nadejściem wielkich mrozów. Pozostawało bardzo mało czasu dla poczynienia niezbędnych przygotowań. Na 4. dzień po otrzymaniu listu Rod w towarzystwie matki oczekiwał przybycia pociągu, który miał go wieść ku nowemu, pełnemu przygód życiu. Młody chłopak stanął w Spruce Wood 11 października. Wabi czekał już nań w towarzystwie sługi, Indianina. Zaraz po południu ruszyli w górę rzeki.